Dzień dobry. Wstęp do prawoznawstwa, prawoznawstwa i elementy filozofii prawa. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, spróbować zdefiniować prawo. I to, proszę Państwa, nie ma żadnej klasycznej, treściowej definicji prawa. Jest to A, które ma własność B. Musimy powiedzieć, że definiując prawo, będziemy je definiować w kilku aspektach. Prawo jako fakt społeczny, językowy, polityczny, strukturalny, a więc tak. Prawo w aspekcie społecznym jest jednym z regulatorów zachowań. To chyba oczywiste. Tworzy normy sankcjonowane przez państwo, działające na zasadzie przymusu, zakazu lub nakazu. Więc prawo jako regulator zachowań społecznych. Aspekt społeczny, czy też aspekt socjologiczny prawa. I chciałbym, żebyście to zapamiętywali w ten sposób, że nie ma jednej pełnej definicji prawa. Możemy tylko określać pewne aspekty pojęcia prawa. Aspekt społeczny, czy też socjologiczny prawa. Drugi aspekt tego pojęcia to aspekt językowy. I tu ważne. Tu się pojawia już nazwisko, które macie znać do egzaminu. Tu się będzie performatywu. Uwaga! Pojęcie performatywu obowiązuje Was i do egzaminu z logiki prawniczej, i do egzaminu z prawoznawstwa. Prawo w aspekcie językowym jest zbiorem wyrażeń dokonawczych, czyli performatywów. Akty prawa tworzą pewien stan rzeczy obowiązujący. Tak jak wypowiedzenie przysięgi małżeńskiej przez uprawnione osoby przed uprawnionym urzędnikiem tworzy pewien stan prawny i faktyczny, powoduje powstanie małżeństwa. Tak tekst ustawy będącej zakazem w rozumieniu prawa karnego tworzy pewien fakt. No jeżeli złamiecie ten zakaz, możecie zostać pociągnięci do odpowiedzi. A więc prawo w aspekcie językowym to zbiór performatywów, wypowiedzi dokonawczych. Aspekt językowy prawa. Zbiór performatywów. I tu musimy wiedzieć, że twórcą, to się może dać na teście, to jest bardzo prawdopodobne, pojęcia performatywu wypowiedzi dokonawczej jest niejaki Austin, ważne nazwisko, ważne do testu, bo to też twórca pierwszej, pierwotnej wersji, mocnej wersji klasycznego pozytywizmu prawnego. Prawo jako zbiór wypowiedzi performatywnych. I teraz tak, odróżniamy dwa pojęcia. Już teraz bardzo ważne ideologiki. Język prawa to język prawny i język prawniczy. Czym one się różnią? Język prawny to język pierwszego rzędu. Przykład. To język ustaw, aktów normatywnych. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od lat 8 do kary pozbawienia wolności 30 lat, dzisiaj w dzisiejszym kodeksie Ziobry, albo tam kary dożywotniego pozbawienia wolności. Kiedyś to było 20. To jest język prawny, to jest tekst ustawy, a język prawniczy to jest jego metajęzyk. Czyli to jest język orzeczeń, doktryny, podręczników, ale na przykład sformułowanie. Zbrodnia zabójstwa jest w polskim kodeksie karnym stypizowana w regulacji artykułu 148 KK. To jest język prawniczy, bo odnosi się do języka prawnego. Język prawniczy, czyli metajęzyk języka prawnego. Bardzo ważne jest to odróżnienie. Język prawny jest zbiorem performatywów w rozumieniu Austina. Język prawniczy jest już językiem opisowym, komunikatywnym, o funkcji komunikacyjnej. Takie zdania mają wartość logiczną. No bo po prostu, jeżeli ja powiem, że przestępstwo zbrodni zabójstwa typizuje artykuł 148 KK, no to jest zdanie albo prawdziwe, albo fałszywe. To jest prawdziwe. Opisowe w stosunku do regulacji artykułu KK, czyli to jest metajęzyk w stosunku do języka, w którym jest sformułowany artykuł KK. Artykuł 148 kodeksu karnego. Prawo jest faktem społecznym, prawo jest faktem językowym. Kolejny aspekt prawa to prawo w aspekcie politycznym. Prawo i państwo to są pojęcia najściślej z sobą powiązane, bo państwo tworzy prawo. Prawo jest wytworem pewnych organów państwa, organów władzy prawodawczej, ale jednocześnie to samo państwo wykonuje prawo i cudzie. Ono jako jedyne, mówię o naszych państwach, demokratycznych państwach prawnych, ma prawo egzekwowania prawa przy użyciu siły, przy użyciu przymusu. Łącznikiem państwa, prawa i osoby fizycznej jest obywatelstwo. Obywatelstwo co do zasady jest przymusowe, można go się niekiedy zrzec, ale nie wybieramy go sobie. Obywatelstwo, czyli łącznik państwa i prawa. Potrzebna jest też wam do testu definicja pojęcia państwo. To się tak wydaje, że wszyscy wiemy i rozumiemy, co to jest, ale jeżeli traficie w teście ze wstępu do definicji, to musimy być, że państwo jest to.
podstawowa forma organizacji społeczeństwa w skali makro, bo w skali mikro jest im rodzina, która musi mieć korporację osób, obywateli i terytorium. Są tu dwie składowe. To będziecie też mieli na prawie międzynarodowym płciem. Substrat terytorialny, czyli pewne terytorium, nad którym władza państwowa ma suwerenność, i zbiór obywateli, to jest korporacyjny aspekt państwa. Bo teraz państwo tworzy prawo, państwo wykonuje prawo i państwo jako jedyny podmiot ma prawo użycia siły, przymusu w celu zapewnienia egzekucji prawa. Tu mówimy o prawie w rozumieniu politycznym. Ostatni aspekt pojęcia prawa, on potem będzie najszerzej tu przez nas pewnych zmianów omawiany, to jest aspekt strukturalny. W aspekcie strukturalnym mówimy o składowych prawa. I teraz tak, atomem logicznym prawa jako pewnej struktury są normy. Norma jest to najmniejsza jednostka składowa prawa. I teraz tak, zbiory powiązanych norm tworzą instytucje. I znowu, definicja instytucji. Wydaje się nam, że wiemy, co to jest instytucja. Nie mylmy instytucji z jednostką organizacyjną. Instytucja to zbiór powiązanych norm, które regulują pewien aspekt życia społecznego. A więc instytucją jest małżeństwo, pożyczka, zastaw, hipoteka. Tak, to wszystko są instytucje prawa. To są pewne zbiory norm, gdzieś określone w pewnych przepisach kodeksu cywilnego czy rodzinnego, które regulują pewien dział funkcjonowania społeczeństwa. Zbiór powiązanych norm regulujących pewien dział życia społecznego. Zbiór powiązanych norm to instytucja. A teraz tak, zbiór powiązanych instytucji to już jest dział prawa. I tak przykładowo, zbiór powiązanych instytucji związanych z rodziną, małżeństwem, macierzyństwem, ojcostwem, opieką, alimentacją tworzy dział prawa zwany prawem rodzinnym. Zbiory innych instytucji, takich jak własność, ograniczone prawa rzeczowe, tworzą dział prawa zwany prawem rzeczowym. Działy prawa powiązane z sobą tworzą system prawa. To jest struktura prawa. To musicie perfekcyjnie wiedzieć. Od norm, atomów logicznych prawa, które wiążą się w instytucji. Instytucji, które wiążą się w działy prawa i działów prawa, które łączą się w system. System, czyli całość spisanego prawa, całość, która powinna być spójna, zupełna, czyli obejmować wszystko, co chcemy zinstytucjonalizować i no i oczywiście niesprzeczna. Normy nie powinny się wykluczać logicznie. To jest ostatnie rozumienie pojęcia prawo, to jest pojęcie strukturalne. O tym wszystkim będziemy potem mówić bardzo szczegółowo.